Cześć, tu Mateusz Zafore Polska. Dzisiejszy odcinek to systemy rozliczeń z operatorem w przypadku instalacji OnGrid. Zapraszam. Jeśli chodzi o instalacje OnGrid, czyli instalacje dedykowane współpracy z siecią energetyczną, istnieją dwa modele rozliczeń z operatorem sieci. Mówimy tu tylko o rozliczeniu nadwyżek wyprodukowanych przez naszą instalację, ponieważ, jak wspominaliśmy wielokrotnie, fotowoltaika w pierwszej kolejności zaspokaja tak zwane bieżące zużycie. Jak zatem gospodarowaliśmy naszymi nadwyżkami? Otóż do 31 marca 2022 roku obowiązywał tak zwany system opustów, stare zasady bądź fachowo net metering. Był to system, który zakładał, że za każdą kilowatogodzinę oddaną do sieci mogliśmy w okresie zapotrzebowania odebrać 0,8 kWh. Sieć działała niejako jak magazyn. W instalacjach powyżej 10 kWp mocy ten przelicznik był troszkę gorszy. Za 1 kWh przysługiwało 0,7 do odbioru, ale był to system całkiem niezły dla prosumenta, czyli dla użytkownika fotowoltaiki. Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii spolaryzowała opinię na temat fotowoltaiki i poddała w wątpliwość opłacalność tej inwestycji. My nie będziemy zajmować się wartościowaniem. Przedstawimy po prostu suche fakty. Wartościowanie zostawimy Państwu. Liczymy na Wasze opinie. Otóż od 1 kwietnia 2022 roku wprowadzone zostały tak zwane nowe zasady, czyli net billing. Jest to system rozliczeń z odbiorcą, który zakłada sprzedaż nadwyżek naszej energii do sieci i odkupienie jej w momencie, kiedy będziemy jej potrzebować. Wady tego rozwiązania są takie, że sprzedajemy w hurcie, kupujemy w detalu, a więc te ceny się różnią. Do 2024 roku ci, którzy rozliczają się net billingiem, są w cudzysłowie zabezpieczeni tym, że będzie to średnia cena prądu z poprzedniego miesiąca. Po 2024 według ustawodawcy ma się to zmienić na średnią cenę z poprzedniego dnia. Ważną informacją dla tych, którzy rozliczają się według starych zasad, jest z pewnością ta, że ich rękojmia na obowiązywanie tychże zasad obowiązuje jeszcze 15 lat, dokładnie w tym momencie 14,5. Oczywiście w każdej chwili mogą przejść na nowe zasady, czyli na net billing, ale jak wynika ze statystyk, na razie niewielki odsetek na takie rozwiązanie się decyduje. Jesteśmy bardzo ciekawi Państwa opinii na ten temat, zwłaszcza tych, którzy z net billingu z przyczyn wolnego wyboru czy też przymusowych korzystają. Dlatego serdecznie zapraszamy do dyskusji w komentarzach. Dzięki serdeczne, do zobaczenia.